dzisiejsza konferencja prasowa jest dla mnie wyjątkowo radosna, bo wreszcie mogę pochwalić się, jakie listy udało nam się stworzyć. Otóż wypełniliśmy po brzegi listy we wszystkich okręgach wyborczych w Krakowie, co, jak Państwo wiedzą, wcale nie jest takie łatwe, bo wiele komitetów w ogóle się nie zarejestrowało, a niewiele komitetów zarejestrowało pełne listy we wszystkich okręgach. Co więcej, wśród 56 kandydatów mamy 43% kobiet i mamy średnią wieku 38 lat. 20 z kandydatów wśród tych 56 to są kandydaci, którzy pochodzą z naszej rekrutacji online. Jak Państwo zapewne pamiętacie, na początku kampanii ogłosiliśmy rekrutację online. Zgłosiło się do nas 80 kandydatów na kandydatów i zaczęliśmy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne trwające wiele dni. Jak rozmawiałem z tymi kandydatami, to co najczęściej słyszałem, to to, że oni się bardzo cieszą z tej rekrutacji, bo oni są na ogół przedsiębiorcami albo specjalistami zapracowanymi w swoich branżach i oni chcieliby mieć wpływ na to, co się dzieje w Krakowie, ale nie mają czasu na co dzień zaangażować się w jakieś organizacje polityczne czy miejskie, żeby później mieć szansę znaleźć się na listach, żeby mieć znajomości, żeby znaleźć się na listach. I Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza okazał się taką platformą dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, żeby wreszcie, to my dajemy im szansę, dajemy im narzędzia, robimy im kampanię, żeby mieli szansę wejść do Rady Miasta. Naszym celem jest wprowadzenie do Rady Miasta przynajmniej kilku radnych i to już będzie sukces, dlatego że już tak zdarzyło się w naszym środowisku kiedyś w Krakowie, tych kilku radnych może się okazać języczkiem uwagi. Znaczy może być tak, że jakiś klub będzie potrzebował do uzyskania większości w Radzie Miasta, czy jakiś prezydent, jeszcze kilku radnych. I tych kilku radnych za to, że poprze tą większość, będzie mogła żądać realizacji niektórych naszych punktów programowych, a przede wszystkim będzie mogła blokować takie skrajnie głupie zakazy, jak na przykład zakaz sprzedaży alkoholu po 22 na Starym Mieście. Chcemy pilnować interesów przedsiębiorców, dlatego że zabezpieczone interesy przedsiębiorców to są zabezpieczone interesy klientów, którzy korzystają z usług tych przedsiębiorców, a przedsiębiorcy to jest najbardziej dyskryminowana grupa, bo to są ludzie zapracowani, którzy nie mają czasu walczyć o swoje prawa i my chcemy właśnie im to umożliwić. No i oczywiście dzisiaj nie przedstawimy wszystkich liderów naszych list, zwłaszcza, że bardzo ciężko jest zebrać ich na jedną konferencję prasową, bo mają wiele zajęć, ale będziemy ich przedstawiać na kolejnych konferencjach. Dzisiaj przedstawimy trzech takich liderów naszych list. Pierwszą osobą, którą chciałbym przedstawić, to jest kandydatka z okręgu drugiego. To jest kandydatka, która ukończyła, to jest człowiek orkiestra, bym powiedział, bo ukończyła geologię na Akademii Górniczo-Hutniczej, pracowała 22 lata jako nauczycielka matematyki, a jednocześnie prowadzi najstarszą znaną w Krakowie, najstarszą w Polsce szkołę tańca AS Smoroń i prowadzi też najstarszy w Polsce akademicki klub tańca i w ogóle najstarszy w Polsce klub tańca, czyli studencki klub tańca AGH. To jest właśnie pani Anna Smoroń, która jest też członkiem zarządu PTT w Krakowie, jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Tanecznego, jest członkiem Angielskiego Towarzystwa Nauczycieli Tańca, organizuje często turnieje tańca w Krakowie. Wiele rzeczy w Krakowie już widziała i też wielu Krakowian panią Annę Smoroń znają. Ja chciałbym teraz oddać pani Annie głos. Mieszkam w Krakowie ponad 40 lat i coraz mniej mi się podoba kierunek, w którym zmierza miasto. Coraz bardziej utrudniane jest życie mieszkańców. Na przykład ruch samochodowy. Powstał gąszcz ulic jednokierunkowych, likwidowane są miejsca parkingowe. No, poza tym denerwuje mnie też rozrastająca się biurokracja. Tworzy się nowe, skomplikowane przepisy. Ludzie przestają myśleć samodzielnie, bo te przepisy regulują wszystko. Polityką nie zajmowałam się nigdy, bo dla mnie to jest bardzo dziwna rzecz. Politycy to ludzie, którzy mówią to, co inni chcą usłyszeć. Właściwie większość polityków mówi to, co inni chcą usłyszeć. Nie zawsze to, co jest słuszne i racjonalne. I miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej.
Dziękuję bardzo. Zresztą ja muszę podkreślić, że jak się dowiedziałem, że pani Anna Smoroń zechciałaby od nas startować, bardzo się ucieszyłem, bo ja też przez 10 lat zajmowałem się tańcem towarzyskim, sportowym tańcem towarzyskim, więc myślę, że może nawet w kampanii zatańczymy razem, bo... albo przynajmniej na wieczorze wyborczym. Natomiast przechodząc do kolejnego kandydata, to uważamy, że miasto Kraków potrzebuje nie tyle menedżerów, bo menedżerów jest wielu. Są menedżerowie, którzy zarządzają jakimiś projektami, project menedżerowie, są menedżerowie restauracji i tak dalej, ale Kraków to jest wielkie miasto i Kraków potrzebuje kogoś, kto by był menedżerem menedżerów. I właśnie takim człowiekiem jest kolejny kandydat, nasza jedynka w okręgu numer 5. To jest człowiek, który zarządza kilkudziesięcioosobową grupą menedżerów w jednej z największych międzynarodowych korporacji, która ma siedzibę przy Rondzie Mogilskim w Krakowie. Oddaję głos panu Mateuszowi Goli. Zapraszam tutaj. Dzień dobry. Mateusz Gola kandyduje z okręgu numer 5 i przede wszystkim, co najważniejsze, jestem Krakusem, mieszkańcem tutaj urodzonym, tu się wychowałem, tu też wychowuję swojego syna, dlatego dla wielu z was, drodzy wyborcy, będę po prostu sąsiadem. Chcę być głosem, który będzie przekazywał informacje do Rady Miasta, do urzędników i do polityków, bo uważam, że takiego głosu brakuje. Chciałbym przywrócić równowagę w tym mieście, równowagę pomiędzy mieszkańcami, turystami, pomiędzy komunikacją zbiorową a prywatną. Wszyscy muszą mieć swoją przestrzeń w naszym mieście i wolność jednych nie może być kosztem wolności drugich. Chciałbym zmusić urzędników do odpowiedniego planowania, takiego właśnie, aby ta wolność nie była zagarniana, a wręcz udostępniana z zasobów miejskich. Chciałbym przyjrzeć się obecnej infrastrukturze i zbadać, jaki wpływ miały decyzje poprzedniej władzy urzędników na małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak bardzo zaszkodziliście im, wykluczając miejsca parkingowe lub reorganizując ruch. Jak bardzo uderzyło to nas, mieszkańców Krakowa, po kieszeni. To będą moje główne punkty, ale co najważniejsze, chciałbym być na dole z wami, na placach zabaw, na dziurawych ulicach osiedlowych. Chciałbym usłyszeć was głos. Program Partii Wolność Komitetu Konrada Berkowicza przewidział fantastyczną rzecz, e-voting, coś, co pozwoli nam, radnym, urzędnikom, być bliżej was, mieszkańców i lepiej słyszeć was, wasz głos. Dosyć z udawanymi konsultacjami społecznymi, na które mogą przyjść tylko aktywiści, którzy mają czas cały dzień. Normalny mieszkaniec nie ma czasu powiedzieć swojego zdania w związku z godzinami pracy większości urzędników i godzinami, w jakich te konsultacje są prowadzone. Trzeba wreszcie nas usłyszeć, nas mieszkańców. Dziękuję bardzo za możliwość wystartowania, bo to ja jestem tym kandydatem, który jest bezpartyjny, uczestniczył w procesie rekrutacji online, tak jak powiedział Konrad Berkowicz. I da się, drodzy mieszkańcy, da się wejść i coś spróbować zrobić samemu, bez partyjnego zaplecza, dzięki życzliwości odpowiednich ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I last but not least, jak mówią Anglicy, kandydat, którego chciałbym przedstawić, to kandydat związany z Partią Wolność, której członkowie startują z naszych list, ale też działacz Stowarzyszenia Koliber, bardzo prężnie działającego w całej Polsce i też w Krakowie. I to jest człowiek, który zawstydził przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, zwyciężając z nim w konkursie na wiedzę o samorządzie, czyli człowiek, który wygrał test na wiedzę o samorządzie w ramach akcji Radny z certyfikatem prowadzonej przez Uniwersytet Pedagogiczny przed państwem Karol Pęczek. Proszę państwa, tak jak moi przedmówcy, jestem związany z Krakowem, tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem. Z racji mojego wykształcenia ukończyłem finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym. W Radzie Miasta chciałbym się zajmować przede wszystkim odpowiedzialną gospodarką finansową. Kraków jest zadłużony na ponad 2,5 miliarda złotych. Dlatego chciałbym przede wszystkim przeprowadzić audyt wydatków miasta. Chciałbym przeprowadzić audyt spółek miejskich, ponieważ w spółkach miejskich jest ukryte kolejne zadłużenie miasta. Chciałbym również
dać, a w zasadzie przywrócić Krakowowi wolność gospodarczą i środkiem do tego chciałbym, żeby były oczywiście obniżki podatków, jeżeli chodzi o niektóre podatki, jak na przykład opłata targowa, której udział w dochodach miasta wynosi zaledwie 0,05%. Taką opłatę chciałbym zlikwidować. Jeśli chodzi o inne podatki, uważam, że jak najbardziej należy je obniżyć po to, żeby pobudzić gospodarkę Krakowa. Okej, dziękujemy bardzo. Ja tylko dodam, że to nie jest oczywiście jedyny nasz kandydat, który ma certyfikat Uniwersytetu Pedagogicznego. Jest też na przykład pan Ocetkiewicz, który też zdobył ten certyfikat w konkursie, ale kolejnych kandydatów będziemy przedstawiać na kolejnych konferencjach tematycznych. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze jedną rzecz. Jakie było kryterium wyboru tych radnych, którzy byli rekrutowani przez media społecznościowe, przez tą platformę? Bo mówi pan 80 kandydatów, wybraliście z tego pewną pulę. 20. Dokładnie. Na jakiej zasadzie, jakie było kryterium wyboru? Na pewno wśród tych 80 było znacznie więcej ludzi, którzy nadawali się na kandydatów. Niestety wśród tych 56 kandydatów, których zgłosiliśmy, też są ludzie częściowo związani z naszym środowiskiem, też są ludzie poleceni przez innych ludzi, jak na przykład pani Anna Smoleń nie musiała się rekrutować online, jest znanym, bym powiedział, liderem opinii w Krakowie i dowiedzieliśmy się, że zechciałaby startować, więc w ten sposób się skontaktowaliśmy. Natomiast jak przeprowadzaliśmy rekrutację, no to właśnie Karol Pęczek był jednym z członków komisji i Karol Pęczek zadawał pytania dotyczące właśnie wiedzy o samorządzie, pytania programowe. Pytaliśmy też właśnie o doświadczenie życiowe, o osiągnięcia życiowe. Też rozmawialiśmy po prostu, tak, żeby zobaczyć, czy ktoś jest fajnym i godnym zaufania człowiekiem. Myślę, że to była taka rekrutacja, jaką po prostu się robi, kiedy rekrutuje się pracowników czy menedżerów do firm, prawda? Kryteria wyboru są bardzo liczne, nie da się ich wypisać na kartce, bo tu jest istotny czynnik ludzki. Uważamy, że żeby Kraków był zarządzany profesjonalnie, trzeba rekrutować do Rady Miasta ludzi profesjonalnie i zrobiliśmy to tak, jak to po prostu robią firmy. Okej, ja mam jeszcze pytanie do pani, bo tutaj poprzednicy bardzo konkretnie rozmawiali o problemach. Pani powiedziała dosyć ogólnikowo i chciałabym teraz ten konkret usłyszeć. Co pani wniesie do Rady Miasta i jakimi problemami się zajmie? Myślę o szkole, ponieważ w szkole pracowałam, ponieważ w tej chwili nauczyciel właściwie staje się urzędnikiem. Jest mnóstwo papierów do wypełnienia i czas, który mógłby przeznaczyć dla ucznia dodatkowy, musi poświęcić na wypełnianie papierów. Mhm. Coś poza tym? Poza tym bezpieczeństwo w szkołach myślę, że w tej chwili już jest coraz lepsze, ale myślę, że nauczyciele powinni mieć więcej narzędzi, żeby odpowiednio uczyć i wychowywać dzieci. Mówiła pani też o transporcie, mówiła pani o niezadowoleniu mieszkańców. Co w tej kwestii? Na przykład, prosty przykład z mojego podwórka. Peron tramwajowy, który jest bardzo potrzebny, bo ułatwia wsiadanie. Natomiast jest tak zbudowany, że ogranicza wjazd na podwórko. Gdyby był 10 cm niżej, to wtedy by było bardzo łatwo wjechać na posesję.